Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Łukasz. Trochę nam zajęło rozpoczęcie tego wywiadu. Mieliśmy pewne problemy techniczne, ale jesteśmy wszyscy spokojni. Jesteś ty. Za kamerą jest też Adam, twój partner i współzałożyciel kanału Okiem Chemika. Tak, mój mąż. Tak. Agnieszko, a ja z chemią naprawdę mam bardzo niewiele wspólnego. Natomiast oglądając twój kanał, spodobało mi się wiele tematów, dlatego zaprosiłem Cię do swojego programu i chciałem zrobić taki trochę przegląd Twojego kanału, żeby moi widzowie dowiedzieli się, co jest u Ciebie, bo jest tego dużo więcej niż tematów, które my poruszymy. Natomiast fascynuje mnie, skąd w Tobie, no właśnie, fascynacja, zainteresowanie chemią, do której ja nie miałem zielonego pojęcia. Wiesz co, to wszystko się wzięło tak naprawdę jeszcze z dzieciństwa. Kiedy chodziłam do gimnazjum, dużo chorowałam i często przebywałam w przychodniach, w aptekach i strasznie fascynował mnie ten zawód. Ludzie w białych fartuchach. Następnie moja ciocia powiedziała, że zawód farmaceuty to jest bardzo dobry zawód. Raz, że dobrze płatny, dwa, cieszy się dużym zaufaniem publicznym, trzy, nie jest tak wymagający jak zawód lekarza. Więc ja już w tamtym czasie wymyśliłam sobie, że będę farmaceutką, mając zaledwie 14 lat. Jeszcze nie do końca wiedząc, z czym to dokładnie się je. Więc ja już miałam bardzo pozytywne nastawienie do chemii, no bo chcąc być farmaceutą, musiałam takie mieć. I przychodząc do szkoły, chemia od początku była dla mnie czymś fascynującym, czego ja chciałam się uczyć. I to jest chyba podstawowa rzecz, która we mnie tą pasję do chemii rozbudziła, że ja po prostu, zanim jeszcze zaczęłam się jej uczyć, już bardzo chciałam to robić. Chciałabym zauważyć, że ja się zajmuję wąskim wycinkiem chemii. Chemia to jest bardzo rozległa nauka, a ja skupiam się na chemii medycznej. Też takie mam wykształcenie, jestem magistrem chemii medycznej. I to mi pozwala zrozumieć mechanizm działania leków, gdzie w dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani informacjami, jak dbać o zdrowie. Bardzo dużo nowoczesnych terapii leczniczych powstaje, typu biorezonans, świecowanie uszu, czy badania diagnostyczne, które plasują się na tej liście metod analitycznych. Natomiast w rezultacie tak naprawdę można powiedzieć, że one nie dają żadnych miarodajnych wyników. Zacznijmy od tematu, który mi jest bliski, a mianowicie przeziębienie. Bo to jest jeden z materiałów, który był poruszany na Twoim kanale. Skąd to przeziębienie się bierze? Czym jest? I co zrobić, żeby się nie przeziębić? Więc tak, jeżeli mówimy o przeziębieniu, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to jest infekcja górnych dróg oddechowych wywołana wirusami. I jeżeli chodzi o przeziębienie, dotykają nas takie objawy jak ból głowy, ogólne rozbicie, gorączka, ból gardła. Generalnie czujemy się źle, ale to nie jest jeszcze jakaś masakra, od której człowiek umiera. Przeziębienie bardzo często mylimy z grypą, bądź nawet anginą, które są zupełnie innymi chorobami. Przy grypie mamy ból mięśni i ból stawów. W ten sposób możemy grypę od przeziębienia odróżnić. Jest to dużo poważniejsza choroba. Natomiast angina jest wywołana bakteriami. I to są takie trzy podstawowe rzeczy, które pomogą nam odróżnić, z jaką infekcją w tym momencie mamy do czynienia. Jak już wiemy, że jest to przeziębienie, co dalej? Do łóżka. I wygrzewać się. No właśnie. I dużo pić. No dobrze, ale przecież reklamy mówią, że jak ktoś jest przeziębiony, to mogę sobie tutaj kupić witaminkę C, rutynkę i tak dalej i będę zdrowy. Jak to działa? Trochę jak placebo. Nie mów mi, że witamina C nie pomaga na przeziębienie. No, według badań nie pomaga. To dlaczego lekarze mi ją przepisują? To jest filozoficzne pytanie. Okej, ja wiem, no wiemy wszyscy dlaczego. Znaczy, trzeba zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo rzeczy nam się wmawia. Przede wszystkim to, że jesteśmy niedożywieni. Brakuje nam wielu mikro i makroelementów, witamin, co bardzo rzadko jest prawdą. My żyjemy w czasach, w których tak naprawdę jesteśmy na maksa zaopiekowani. Mamy dostęp do wielu produktów żywnościowych, które są bogate w witaminy, minerały, mikroelementy. Wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, zauważ, jaką my mamy różnorodność tego, co możemy zjeść. Kiedyś tego nie było. A jednocześnie mówi się o tym, że kiedyś ludzie byli zdrowsi, lepiej się odżywiali i tak dalej. To jest prawda i nieprawda zarazem. Bo my teraz mamy możliwość odżywiać się bardzo dobrze, co za tym idzie dostarczać tych wszystkich witamin, w tym witaminy C, ale nie zawsze to robimy.
I wracając do tej witaminy C, jeżeli masz jej niedobory, to tak, jej zażycie podczas przeziębienia może sprawić, że szybciej z niego wyjdziesz. Ale tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Rzadko kiedy je mamy. Więc ta witamina C raczej działa jak efekt placebo. Nie chciałabym być źle zrozumiana, ale można powiedzieć, że leczy. To jest siła sugestii. My sami potrafimy siebie, że tak powiem, tak zaprogramować, że szybciej zdrowiejemy. Jeżeli chodzi o placebo, jest bardzo dużo badań przeprowadzonych na temat tego, w jaki sposób ono działa. Po dziś dzień nie znamy jego mechanizmu działania, ale widzimy efekty tego działania. I w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z osobą, która jest ciężko chora, na przykład ma nowotwór i już wiemy, że no to są jej ostatnie dni życia, ona bardzo cierpi i ma podawaną morfinę, kiedy dochodzimy do takiej dawki, która już jest dawką maksymalną i jej przekroczenie spowoduje, że zaszkodzimy tej osobie, to wtedy możemy na przykład podać placebo. Ale ta cała otoczka podawania musi wyglądać tak, jakby osoba dostawała morfinę. I wyobraź sobie, że tym osobom rzeczywiście to placebo pomaga. Powiedziałaś, że wmawia się nam, że są nam potrzebne witaminy, mikro, makroelementy, że co chwilę coś musimy do naszego organizmu dostarczyć, aby się lepiej poczuć. Kto nam wmawia? Wmawiają nam reklamy farmaceutyków. To jest prawda, że my potrzebujemy witamin, mikro, makroelementów, ale one powinny przede wszystkim pochodzić z diety, a nie z tabletek. Natomiast kiedy oglądam reklamy farmaceutyków, co dzieje się rzadko, bo ja generalnie nie oglądam telewizji, ale kiedy widzę, jak są przedstawiane kwestie zdrowia w reklamach, to jestem przerażona, bo bije z nich przekaz, że bez tych suplementów nie będziesz prowadził zdrowego trybu życia, co jest bójdą, bo tak naprawdę kluczowa jest dieta, bo w diecie wszelkie witaminy, mikro, makroelementy, one są skomponowane w taki sposób, że one optymalnie działają na nasz organizm. Natomiast biorąc kapsułki, które możemy nabyć w aptece, trochę oszukujemy sami siebie, że prowadzimy zdrowy tryb życia. W każdej reklamie tak naprawdę też jest informacja, że dana substancja, dany preparat nie może być zamiennikiem zróżnicowanej diety. Ale to jakby chyba pomijamy w tym całym przekazie. Ja nawet te reklamy też są tak skonstruowane, żeby to nie wybrzmiewało. Żeby właśnie jednak przedstawiać preparat danej firmy jako coś super, czego potrzebujesz i warto to kupić. Wracając do przeziębienia. Co zrobić, żeby się nie przeziębić? Dbać o siebie. No i to jest dość szerokie pojęcie, jak to robić. No po pierwsze, to co powiedziałam wcześniej, dieta. Jesteś tym, co jesz. No to jest frazes, ale tak jest. Naprawdę za pomocą optymalnego żywienia możemy uniknąć wielu chorób, a także je leczyć. Druga sprawa to odpowiednia dawka snu i aktywność fizyczna. Zauważono korelację, że osoby, które odpowiednią dawkę snu mają, czyli około od 6 do 8 godzin, to zależy od tego, kto ile potrzebuje, oraz uprawiają sport, dużo rzadziej chorują. A co w takim razie ze wszystkimi preparatami typu, nazw ich tu nie będę może podawał, bo nie wiem, czy mogę i nie chcę się narazić, natomiast wszystkimi preparatami, które leczą przeziębienia, rozgrzewają nas, doprowadzają do tego, że się pocimy w nocy, brać je czy nie, kiedy jesteśmy przeziębieni? Co one tak naprawdę nam robią? Czy brać, czy nie? To zależy. Warto zaznaczyć to, że te preparaty nie leczą przyczyny przeziębienia, jaką są wirusy. Nie zwalczając ich, my tak naprawdę tylko maskujemy objawy. A te objawy są generowane przez nasz organizm w jakimś celu. To nie jest jakiś błąd natury. Wiesz, ewolucja w nas wykształciła pewne mechanizmy, które pomagają nam wracać do zdrowia. I takim mechanizmem jest na przykład gorączka. Takim mechanizmem też jest ogólne rozbicie, ból głowy. To są objawy, które mają Cię zmusić do odpoczynku, do stworzenia optymalnych warunków do regeneracji, do tego, żeby Twój organizm mógł walczyć z tym czynnikiem, który właśnie wywołał u Ciebie chorobę. No dobrze, ale mam gorączkę, zazwyczaj chcę wziąć lek na zbicie tej gorączki. Zgadza się. Dobrze czy źle? Też zależy. To zależy. No, śmiało. W przypadku medycyny nie ma czarno-białych odpowiedzi. To zależy od sytuacji pacjenta. Na przykład jeżeli
Ty, jako zdrowy człowiek, który nie choruje przewlekle na żadną chorobę, masz zwykłą, lekką infekcję wirusową. Masz gorączkę, powiedzmy 38 stopni i w miarę dobrze ją przechodzisz, to nie, nie zbijać jej, bo ona pomaga tak naprawdę w generowaniu cząsteczek, które zwalczają wirusa. Przecież o to nam chodzi, no bo to jest przyczyna choroby. Natomiast jeżeli gorączka rośnie i wynosi 39 stopni i więcej, no to już wtedy rzeczywiście warto sięgnąć po lek, który będzie nam tą gorączkę zbijał. Inaczej sytuacja wygląda u dzieci, ponieważ dzieci mają jeszcze nie do końca wykształcony system termoregulacji. Zatem u nich gorączka może bardzo szybko rosnąć, więc do tych 38 stopni warto nie zbijać gorączki u dzieci, ale trzeba je cały czas obserwować, ponieważ jeżeli gorączka szybko urośnie, no to w przypadku dziecka może być to niebezpieczne. Mówi się, że mróz wykańcza, zabija wirusy, a jednak jak jesteśmy przeziębieni, to sugeruje nam się, aby się wygrzać, aby iść do łóżka, więc o co chodzi? Zgadza się, tak się sugeruje. To jest totalny dysonans pomiędzy jednym a drugim. Warto zauważyć, że wirusy bardzo dobrze czują się w niskich temperaturach i zima im nie straszna. Wręcz niska temperatura powoduje, że wirus staje się bardziej wirulentny, to znaczy on nabywa większej zdolności do zakażania. Natomiast to, co nam się poleca w czasie przeziębienia, czyli wygrzewanie się w łóżku, ma na celu zapewnienie wyższej temperatury w naszym ciele, w której wirus wcale już dobrze się nie czuje. Zauważ, że w naszym nosie panuje niższa temperatura niż w pozostałych częściach naszego ciała i to tutaj głównie wirusy się właśnie namnażają. Także wygrzewanie jak najbardziej będzie pozytywnie działało na proces zdrowienia. No dobrze, poleca nam się imbir, poleca nam się witaminę C, jak już wiemy niekoniecznie, znaczy może potrzebną, może niekoniecznie, to zależy od sytuacji, od tego czy mamy jej niedobór. A co z witaminą C, która jest lewoskrętną witaminą? Bo to mnie chyba najbardziej zaciekawiło na Twoim kanale. To był w ogóle pierwszy film, jaki nagraliśmy na temat lewoskrętnej witaminy C. I z tym jest bardzo ciekawa historia związana. No ale odpowiadając na Twoje pytanie, nie ma czegoś takiego jak lewoskrętna witamina C. Po prostu związek, który został nazwany lewoskrętną witaminą C, wcale lewoskrętny nie jest. To jest kwestia zapisu. W nazwie systematycznej kwasu L-askorbinowego występuje litera L i ona została pomylona z lewoskrętnością, podczas gdy lewoskrętność zaznacza się w nazwie minusem, takim w nawiasie, okrągłym. I stąd to całe zamieszanie. Natomiast wiadomo, no, szemrane firmy podchwyciły temat, wyprodukowały witaminę C, która jest podobno lepsza od tej w aptece, co jest totalną nieprawdą, bo to jest dokładnie ta sama substancja. Życzą sobie za nią bardzo duże pieniądze, no niestety pacjenci się na to nabierają. No też się nabrałem jakiś czas temu na to, ale już nie biorę żadnych leków, więc już się na nic nie nabieram chyba. Nawet dzisiaj jak mój operator wszedł do kawalerki, powiedział, że jest przeziębiony, że jest chory, tak się oddaliłem i zacząłem zastanawiać się, i kiedy jest ten moment, ile osoba, która się przeziębi, zaraża innych? Mhm. Przez jaki czas? W którym momencie najsilniej? Okej, warto zaznaczyć, że my zarażamy jeszcze zanim wystąpią u nas pierwsze objawy przeziębienia. Szacuje się, że około 24 godziny przed wystąpieniem pierwszych objawów, ty już jesteś osobą, która może zarazić kogoś innego. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak długo zarażamy już po wystąpieniu tych objawów, to od 7 do nawet 14 dni. To zależy. To, co warto jeszcze zaznaczyć, to że zarażamy najbardziej przez pierwsze 3 dni przeziębienia, ponieważ wtedy najczęściej kaszlemy, najwięcej kichamy, a to jest właśnie ten mechanizm, który powoduje, że wirusy rozprzestrzeniają się najbardziej drogą powietrzno-kropelkową. Więc jeżeli jesteś w pomieszczeniu, na przykład z osobą, która jest chora, no to trzeba unikać bliskiego kontaktu z nią, czyli taka osoba najlepiej, żeby po prostu była w maseczce. Mówi się też, są takie sposoby. Setka wódki, nogi w ciepłą miskę i potem do łóżka. Zgadzasz się z tym, czy nie? Czy są na to jakieś badania? Co o tym sądzisz? Jeżeli chodzi o nogi do ciepłej wody, to są pewne badania, to nie jest jakoś tak twardo udowodnione, ale istnieją przesłanki, że ciepło od nóg wpływa na to, jaka panuje temperatura w naszym nosie. A w nosie
największym stopniu namnażają się właśnie wirusy, więc jeżeli podwyższymy temperaturę w nosie, to trochę to namnażanie ograniczymy. Więc moczenie stóp w ciepłej wodzie może przynieść pewne korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o setkę wódki, jest takie przekonanie, że alkohol nas rozgrzewa i właśnie też z tego powodu w czasie przeziębienia niektórzy go stosują. Ale to jest nieprawda, bo my mamy tylko wrażenie, że on nas rozgrzewa, podczas gdy on takiego działania w ogóle nie ma. Ale jeżeli wypicie tej setki wódki kogoś zmusi do tego, żeby został w łóżku i się trochę powygrzewał, to ja jestem na tak. Okay. Można. Tylko ja jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Podczas przeziębienia my często przyjmujemy leki. A połączenie leków z alkoholem to nigdy nie jest dobry pomysł, zwłaszcza z paracetamolem, bo może wtedy dojść do uszkodzenia wątroby. No ale w ogóle te leki przyjmować na to przeziębienie? Wydaje mi się, że nie, że... Ja jestem gorącą antyzwolenniczką przyjmowania wszelkiego rodzaju leków na przeziębienie, zwłaszcza preparatów złożonych. Wiesz, one często w ogóle nie są nam potrzebne, one tylko maskują objawy choroby, i często te objawy nie są aż tak uciążliwe, żeby była taka konieczność. A mają wiele skutków ubocznych, które mogą wystąpić zwłaszcza u osób, które chorują przewlekle. Jeżeli ktoś nie czuje się bardzo źle podczas tego przeziębienia, lepiej tych preparatów nie brać. Przejdźmy do tematu bardziej wymagającego, czyli do antybiotyków, które często są stosowane. Czym one są? I to, co dla mnie jest ważne, chociaż ja już ich nie biorę, dlaczego jest tak ważne branie antybiotyków w odpowiedniej godzinie? Po pierwsze, antybiotyki to są substancje, które działają na bakterie, a nie działają na wirusy. Więc jeżeli mamy infekcję wirusową, to antybiotyk nam nie pomoże i wręcz nie powinniśmy go brać. Ponieważ antybiotyk, zwalczając bakterie, zwalcza także te bakterie, które są dla nas dobre, czyli niszczy nam florę jelitową. Kolejna sprawa to to, że antybiotyk powinien być brany w ściśle określonych dawkach w odpowiednich odstępach czasowych. O co chodzi? Chodzi o stałe utrzymywanie odpowiedniego stężenia tego antybiotyku w naszym organizmie. Jeżeli to stężenie spadnie, to bakterie zaczną się namnażać i może dojść do tego, że proces chorobowy nawet nam się zaostrzy. I też z tego wynika kolejna sprawa, że antybiotyk zawsze trzeba wybrać do końca. Bo czasami jest tak, że bierzemy antybiotyk przez pierwsze 3 dni i po tych 3 dniach już się czujemy dobrze. I antybiotyk odstawiamy, mimo że lekarz zalecił zażywanie go przez 7 dni. I to jest bardzo duży błąd, bo prowadzi do lekooporności, czyli uodparniania się bakterii na działanie tego antybiotyku. Zwalczanie tych bakterii to jest proces i on nie następuje tak szybko, jak nam się wydaje i brak objawów wcale jeszcze nie jest gwarantem tego, że te bakterie zostały wyeliminowane. A tak naprawdę na samym końcu zostają te, które są, to są takie, wiesz, najsilniejsze okazy. I to właśnie te okazy trzeba wybić do końca, ponieważ one, jeśli przetrwają, mogą mutować i one już będą odporne na działanie tej substancji, którą zażyliśmy. Możemy doprowadzić do sytuacji, że niektóre antybiotyki po prostu nie będą w stanie zwalczać chorób, które dotychczas zwalczały. Zejdźmy teraz z ciężkich leków i przejdźmy na ciężkie tematy, a właściwie ciężkie chwile. Mam tu na myśli KAC. Czyli czy branie leków przeciwbólowych na ból głowy, umówmy się, jest dobrym rozwiązaniem na KAC-a? Nie jest dobrym rozwiązaniem, ale mam świadomość tego, że wiele osób tak postępuje, ponieważ paracetamol uchodzi za lek bardzo bezpieczny. I to jest prawda, on jest bezpieczny, jeżeli go stosujemy zgodnie z zaleceniami. Natomiast połączenie alkoholu z paracetamolem jest bardzo toksyczne dla wątroby. I w przypadku kaca, kiedy ten alkohol jeszcze w naszym organizmie się znajduje, to jest bardzo złe wyjście. Więc jeżeli rzeczywiście, no już nie możemy wytrzymać, boli głowa, musimy zażyć jakiś lek, to tutaj lepiej sprawdzi się ibuprofen bądź aspiryna, aczkolwiek ja bym zalecała nie brać nic. Bo te leki, mimo że one są względnie bezpieczne, w połączeniu z alkoholem, to bezpieczeństwo jest niestety niższe. To czym jest ten kac? Jeżeli chodzi o kaca, to jest... Po pierwsze, zespół objawów, które nas męczą po spożyciu alkoholu i one są wywołane po pierwsze stanem zapalnym w organizmie, dlatego zażycie właśnie paracetamolu, ibuprofenu czy aspiryny rzeczywiście przynosi nam ulgę, nie tylko ból głowy, ale generalnie lepiej się czujemy.
bo znoszą stan zapalny. Mhm. Kolejna sprawa to to, że kac jest wywołany również odwodnieniem, ponieważ alkohol odwadnia nas. I w związku z tym, jeżeli mało pijemy wody podczas właśnie spożywania alkoholu, no to dochodzi do odwodnienia i skutkiem tego są te wszystkie objawy, które podczas kaca odczuwamy. I ostatnie, kac jest wywołany również tym, że w naszym organizmie powstaje trujący acetaldehyd, czy też aldehyd octowy, to jest jego inna nazwa. I on jest dla nas trucizną i on również powoduje, że czujemy się po prostu źle. Są tacy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez picia alkoholu. Mhm. Ja się do nich nie zaliczam, natomiast następnego dnia cierpią. I co zrobić, żeby tak nie cierpieli, ale żeby nie brali leków? Mhm. Czyli jak zwalczyć kaca? Według mnie dwie najskuteczniejsze metody to nawadnianie i spacer. Mhm. Jeżeli chodzi o nawadnianie, no skoro odwodnienie jest przyczyną, jedną z przyczyn kaca, no to możemy przeciwdziałać mu właśnie nawadniając się. I tutaj bardzo dobrze też sprawdzają się izotoniki albo elektrolity, które też można kupić w aptece. A jeżeli chodzi o spacer, dotlenianie organizmu także pozytywnie wpłynie. Przejdźmy teraz na coś, co uważam, znaczy mnie bardziej dotyka, bo kac mnie nie dotyka, ale dotyka mnie smog. Smog, o którym jest na Twoim kanale. I podobno smog jest 11 przyczyną śmierci na świecie. Tak się szacuje. Naprawdę? Naprawdę. Mało tego, smog nawet wpływa na funkcje poznawcze u dzieci oraz na ich inteligencję. To też są dosyć świeże badania, natomiast my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak negatywnie wpływa na nas zanieczyszczone powietrze. A to jest bardzo duży problem, zwłaszcza, że teraz idzie zima i no, ten problem zaraz się znowu pojawi. To co zrobić, żeby jednak się oszczędzić, siedzieć w domu cały czas? W domu też niekoniecznie masz czyste powietrze. Więc na pewno warto inwestować w oczyszczacze powietrza. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli już wychodzimy na zewnątrz i widzimy, że jest smog, widzimy, w sensie są aplikacje, na których można tą informację sprawdzić, to warto zaopatrzyć się w specjalną maseczkę i jednak w niej chodzić. Ja wiem, że ich skuteczność jest różna, no bo różne firmy różnego rodzaju maski produkują. Natomiast to jest zawsze jakaś tam większa ochrona, niż gdybyś tej maski nie użył. Cukier. Dlaczego nazywamy go białą śmiercią? Ponieważ spożywając go za dużo, bardzo negatywnie wpływamy na nasz organizm. Jeżeli chodzi o cukier, no my jesteśmy społeczeństwem, które jest totalnie przesłodzone. Ja czytałam jakiś czas temu statystyki i okazuje się, że przeciętnie dorosły Polak spożywa rocznie 45 kg białego cukru, takiego dosypanego, który nie znajduje się normalnie w żywności, czyli w owocach, w warzywach, tylko to jest cukier, który my dosypujemy do swoich posiłków. Nasz organizm nie radzi sobie z taką dawką cukru. My po prostu biochemicznie nie jesteśmy zaprojektowani w taki sposób, aby taką ilość cukru zmetabolizować bez szkód dla organizmu. Co ciekawe, cukier jest ukryty w różnych produktach spożywczych, w których byśmy się go w ogóle nie spodziewali. Widziałeś, że na przykład w niektórych wędlinach jest cukier? Nie. No właśnie. Jest takie rozporządzenie WHO, które mówi o tym, że cukier dodany, czyli ten cukier dosypujemy sobie do kawy, do herbaty, używamy go do pieczenia ciasta na przykład, dzienna dawka tego cukru nie powinna przekraczać 25 gramów, czyli 5 łyżeczek. No to teraz policz sobie, jak dużo tego cukru my jednak używamy. Ta dawka jest wielokrotnie przekraczana, zwłaszcza u dzieci, ponieważ dzieci karmi się różnego rodzaju słodyczami, no bo no jak dzieci, no to wiadomo, no, warto dać jakiegoś lizaczka, a już zwłaszcza jeżeli ten lizak ma jakieś witaminy, no to jest w ogóle super. No i niestety przekraczamy tą dawkę cukru bardzo, bardzo często, co prowadzi do bardzo wielu chorób metabolicznych. Bardzo dużo ludzi zamienia cukier na słodziki. Czy słodziki są zdrowe? Jakie są mity na temat słodzików? Na pewno słodziki są bezpieczne. I w momencie, kiedy spożywamy za dużo cukru i jesteśmy od tego cukru troszkę uzależnieni, w sensie bardzo lubimy słodki smak i nie jesteśmy w stanie z niego zrezygnować od razu, to słodzik jest bardzo dobrym wyjściem. Jak cukier, to i też czasami kawa. Mhm. Mówi się, że kawa wypłukuje magnez, a podobno to nieprawda. Nie, to nie jest prawda. I tego też się dowiedziałem z Twojego kanału. Proszę. Kawa tak naprawdę jest źródłem magnezu. Może nie najlepszym, ale jednak.
Więc posądzanie jej o to, że wypłukuje nam magnez, to jest nie w porządku. Tym bardziej, że kawa ma właściwości prozdrowotne, oczywiście w odpowiedniej dawce. Do 5 filiżanek dziennie działa korzystnie na nasz organizm. Powyżej tej dawki już nie, także tutaj no, też warto zachować zdrowy umiar. Ja wiem, dlaczego ty tak mówisz, bo jesteś wielką fanką kawy. Zgadza się. Ale to nie jest jedyny powód. Jestem jej wielką fanką również z tego powodu, że wiem, że ona działa pozytywnie na organizm w odpowiednich dawkach. Kolejny bardzo popularny temat to zakwaszenie organizmu. Czy to w ogóle istnieje? Czy to jest i czym ono jest i jak to zwalczyć? No istnieje. W umysłach altmetowych szamanów. Przepraszam za stwierdzenie, ale no tak jest. Zakwaszenie organizmu to jest choroba wymyślona po to, żeby sprzedawać suplementy na nią. Ja mam wrażenie, że producenci leków po prostu wymyślili preparat, który chcieli sprzedać i wymyślili pod to również chorobę, którą ten preparat będzie zwalczał. I tak bym w skrócie opowiedziała o zakwaszeniu organizmu. Czyli co, że nie ma zakwaszenia organizmu? Nie ma zakwaszenia organizmu. Przynajmniej nie w takiej postaci, w jakiej się to zakwaszenie organizmu przedstawia. Ponieważ jeżeli mówimy o kwasicy metabolicznej, to jest bardzo poważna choroba, którą się leczy w szpitalu. Natomiast jeżeli bierzemy na to pigułkę, już nie będę wymieniała nazwy tego preparatu, no to niestety, ale to nie tędy droga. Czy kremy z kolagenem, czy pomagają i w ogóle czym jest ten kolagen? Wszystkie reklamy krzyczą, których co prawda już nie oglądam, że użyj kremu z kolagenem, a tak. Będzie lepiej, magiczniej. Znaczy, na pewno dobrze robi na głowę. To bez wątpienia, bo jak posmarujemy się czymś, co ma działać, to automatycznie doszukujemy się tych pozytywnych efektów. Natomiast jeżeli chodzi o kolagen, to jest białko, które nie przenika przez nasze pory, więc siłą rzeczy nie dostaje się w głębsze warstwy skóry i nie ma potencjału do tego, aby zwalczać zmarszczki. Natomiast bardzo dobrze nawilża skórę, więc to nie jest tak, że te kremy nie działają. One po prostu nie działają tak, jak wmawiają nam reklamy. I kolejna sprawa to, że kolagen osadzając się na naszej skórze, tworzy film, który ją napina. Więc można zauważyć pozytywny efekt jego działania, ale poprzez takie napinanie skóry. Wtedy te zmarszczki są mniej widoczne, natomiast to nie jest efekt trwały. Dopóki ten krem jest na twarzy, to go widzimy, ale po jego zmyciu no, skóra wraca do poprzedniego stanu. Mamy preparaty takie jak pasta, również do zębów. I teraz pytanie, co z tym fluorem, który jest w pastach do zębów? Temat mi bardzo bliski. Czy fluor jest szkodliwy i czy fluor zawapnia szyszynkę? Bo to jest też taki temat, który w moim środowisku się często pojawia. Fluor jest szkodliwy i jednocześnie potrzebny. I nie tylko fluoru ta kwestia dotyczy. Generalnie, jeżeli rozmawiamy o mikroelementach, to są pierwiastki, których potrzebujemy, ale w niewielkiej ilości. Do takich pierwiastków też należy fluor. On pozytywnie wpływa na szkliwo oraz na nasz kościec, więc małe dawki, jak najbardziej, jest to nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast przedawkowanie fluoru jest groźne w skutkach, więc trzeba używać past do zębów rozsądnie, z głową. Czyli jeżeli szczotkujemy zęby pastą z fluorem, to trzeba później tą pastę wypłukać. I cała historia związana z fluorem i jego szkodliwością myślę, że jest mocno przesadzona, ponieważ fluor nie wchłania się w tak dużym stopniu, jakby się mogło wydawać i co za tym idzie jego przedawkowanie przy takim rozsądnym, prawidłowym stosowaniu past do zębów jest praktycznie niemożliwe. No musiałbyś po prostu tą pastę jeść. No nie zamierzam jeść pasty, ale czasem jem banany i mówi się, że czarna końcówka w bananach jest szkodliwa. Czy to prawda, czy nie? Nie jest. Nie jest. Ja rozumiem, dlaczego ludzie się jej obawiają. Jest czarna, prawda? Boimy się tego. Natomiast absolutnie nie znajdują się tam żadne robaki, pająki, ani żadne inne żyjątka, które mogłyby być je zaszkodzić. To jak jesteśmy przy jedzeniu, to zapytam, czy mikrofala jest dobra, czy nie? Czyli czy szkodzi jedzeniu, czy nie? Zależy, jak na to spojrzeć, bo na pewno niektóre potrawy z mikrofali są po prostu mniej smaczne. Ponieważ mikrofala podgrzewa jedzenie poprzez wprawianie w ruch cząsteczek wody. I to podgrzewanie jest bardzo szybkie. W związku z tym nie uzyskamy, podgrzewając jedzenie w mikrofali, efektu chrupkości.
Także ten aspekt na pewno mikrofala pod tym względem dla żywności no, jest gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość witamin i kwestię tego, czy jedzenie w niej podgrzewane jest dla nas szkodliwe, czy nie, to absolutnie nie jest. Czyli nie to jest znowu rakotwórcze. Kolejny mit. Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że jedzenie z mikrofalówki w pewnych przypadkach zachowuje większą ilość witamin niż jedzenie na przykład przygotowywane tradycyjnie, czyli gotowanie w wodzie, smażenie czy pieczenie. Sporo rozmawialiśmy na temat leków i często w naszych apteczkach zalegają leki przeterminowane. Zgadza się. Co z nimi robić? Po pierwsze, nie zażywać, a po drugie, oddawać do apteki, gdzie zostaną one przekazane do utylizacji. Ponieważ warto pamiętać o tym, że to są substancje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Więc wyrzucanie ich do domowego kosza to nie jest najlepszy pomysł, a już tym bardziej nie wyrzucanie ich, znaczy wyrzucanie ich do toalety. Jeszcze zapytam o te leki. Czy to jest tak, że kiedy zaczęłaś mieć ich większą świadomość, to zaczęłaś ich też mniej brać? Oczywiście, że tak. To znaczy teraz już prawie w ogóle nie bierzesz, bo ja na przykład nie biorę leków. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle ich nie biorę, bo ostatnio miałam anginę i musiałam wziąć antybiotyk, także to jest kwestia tego, czy ich branie jest słuszne w danym momencie, czy nie jest. Natomiast ja nie biorę żadnych suplementów, nie biorę żadnych leków na wymyślone choroby i świadomość tego, że nie ma takiej potrzeby, bardzo mi pomaga. Wiem, że pracujecie nad pewnym projektem. Powiedz mi coś o nim więcej. Jest to portal na temat chemii. Tak, to jest platforma, która będzie umożliwiała naukę chemii, ale głównie na poziomie maturalnym. To, co zauważyłam wśród moich uczniów, to totalne przerażenie chemią. To jako... ja mogłabym być tym uczniem. No niestety tak bywa, ale wiesz, z czego to wynika? Młoda osoba, zanim jeszcze pójdzie do szkoły, to już słyszy od swoich rodziców: o, chemia to jest taka trudna. Ja to miałem taką chemicę, że po prostu każda lekcja chemii wiązała się z jakimś strasznym doświadczeniem. Tak nie musi być. I właśnie ta platforma ma być odpowiedzią na ten strach u uczniów. Co na niej się znajduje? To są lekcje posegregowane od najprostszej do tej, która ma ten kurs nam zakończyć, w których są małe fragmenty tematyczne. Czyli jak mamy lekcję, powiedzmy, na temat budowy atomu, to ja nie serwuję tam wykładu, który trwa półtora godziny, tylko rozbijam go na tak zwane probówki, czyli partie materiału, które trwają maksymalnie 20 minut. A zdecydowana większość z nich trwa około 5 do 10 minut. To pozwala na efektywne przyswajanie tego materiału, ponieważ nie jesteś bombardowany bardzo dużą ilością informacji, tylko ten materiał można sobie rozdzielić. Co jeszcze? Pod każdą z tych probówek, czyli tych partii materiału, masz zadania, które od razu możesz zrobić, aby utrwalić wiedzę, którą już właśnie z tej probówki nabyłeś. To też jest bardzo kluczowe, bo ja pamiętam, jak ja chodziłam na wykłady z chemii na swoich studiach. Ja tam byłam bardziej ciałem, a nie duchem, bo ja już się wyłączałam po pół godziny. Po prostu nie byłam skupiona przez ten cały czas i przychodziłam z zeszytem pełnym notatek, i okazywało się, że ja tak naprawdę tą naukę muszę zacząć trochę od początku, bo ja jeszcze nic stamtąd nie wyniosłam. I w liceum nauka wygląda bardzo podobnie. I w związku z tym ważne jest to, żeby ten materiał był podzielony na małe partie i żeby od razu te partie materiału ćwiczyć na zadaniach. Taka nauka będzie bardziej efektywna. Ja też z chemią mam takie wrażenie, że powinienem zacząć od początku, ale chyba nie zacznę, a właściwie jestem przekonany, że nie zacznę, natomiast mam tego farta, że mogę sobie zaprosić osoby, które się lepiej na niej znają i wypytać je o tematy, które mnie interesują. I mam nadzieję, że te tematy również, które dzisiaj poruszyliśmy, będą ciekawe dla naszych widzów, ale też zachęcą do przejścia na Twój kanał. Link do Twojego kanału jest w opisie. Zapraszam. Bo tam więcej tematów i one są bardziej rozwinięte, bo dzisiaj nie mogliśmy się skupić na wszystkich, a tam dużo takich praktycznych porad, więc polecamy na przykład, dlaczego perfumy nie idą w parze ze słońcem. Ale nie o tym idą. Dzisiaj nie będziemy mówili. Jak chcecie, to zapraszamy na kanał do Agnieszki. Agnieszko, bardzo dziękuję za obecność w mojej kawalerce. Dziękuję, Łukaszu, było bardzo miło. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie, dzięki.